Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dzisiaj będziemy robić coś, czego nie mamy w ogóle w dzienniku, bo kompletnie o tym zapomniałam na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu odcinków, tak gdzieś, nie wiem, 40. Bardzo miło, prawda? O, w ogóle mogę sobie zrobić potkę. Eliksir konkretnie eleksowy. Wiecie co, to korzystając z okazji, że już tu jestem, tego zrobię na przyszłość. Nie wiem, czy pamiętacie, ale miałam w planach gdzieś tam za niedługo też szukać tych eliksirów eleksowych i tego całego tałataństwa. Ale jeszcze chwilę z tym poczekamy, bo przyszło mi do głowy, że nie zrobiliśmy zadań dla szponów. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku naszej przygody... O, widzę, że Wardek tu jest. Bez obaw. Nie zamierzam uciekać. Zresztą i tak byś mnie znalazł. Jak zawsze. Wardek ma ogólnie głos Diego. Gdzie zniknął starzec? Gdzie Dawkins? Przecież dobrze wiesz, Jack, że już go tu nie ma. Dobra, wytwarzamy. Od razu możemy sobie wypić, żeby nam nie zalegał w ekwipunku, żebym o nim po prostu nie zapomniała. Może tak lepiej powiedzieć. Dobra. Będziemy mieli na zapas. I tak, będziemy teraz szli do fortu. Ale chyba sobie wezmę Zouzę, bo w sumie to... Skoro jest, można powiedzieć, moją dziewczyną, to weźmy sobie ją. Na razie z Kronim nie potrzebuję robić zadań. Widzę, że Kroni nie potrafi bezpośrednio. Mararkor to gniazdo szczurów. Może je wytępimy? Widzę, że możemy z Zouzą spędzić trochę czasu. Więc myślę, że od tego zaczniemy. Jak leci? Ubezpieczam tyły. Żałujesz czegoś? Na ogół mam pustkę w głowie, bo wzrok ucieka mi na twój tyłek. Nie ma sprawy, złociutka. A. Powinno być ciebie złociutki, ale dobra. Mało ważne. A właśnie, o czymś sobie przypomniałam. Może nacieszymy się chwilą? Weź się zamknij. Nie powinienem się zatrzymywać. Chodź ze mną. Chodź. Weźmiemy sobie Zouzę ze sobą do szponów. W sumie to są takie klimaty, które myślę, że ona raczej lubi. Więc tak, do fortu i idziemy do nich. Tam powinniśmy mieć parę zadań. Jak coś, to się nauczymy kradzieży kieszonkowej. Chociaż z jednej strony moglibyśmy te eliksiry po prostu sobie poszukać tych eliksirów, ale kurczę, ja nie wiem, czy to jest odpowiedni już moment na to, żeby to robić. Czy to nie jest za wcześnie? Zaczyna mnie to denerwować. Chyba właśnie źle pobiegłam, bo powinniśmy do kopuły iść. Ale na szczęście tędy też da się przejść. No właśnie, to chyba było gdzieś tutaj, to wejście? Czy to nie ta kopuła? Kurde, poza odcinkiem tu przylazłam. Tak, co znowu? Nic, nieważne. Jest. Aha, to chyba po prostu od tej strony, bo od tamtej się jakoś nie da tutaj wejść. Logicznie. To było tutaj. Jak widzicie, klapa jest otwarta. Cholera wie czemu. Ale zobaczymy, bo ja mogę sobie tutaj pogadać z ludźmi. Chociażby dlatego tu przyjdę. Dzięki, że zająłeś się dla nas Wulfem. Słucham, w czym cię przeszkolić? Co masz na myśli? Mogę cię nauczyć wszystkiego. Chcesz się dowiedzieć, jak otworzyć wytrychem sejf albo zamek? Trafiłeś pod dobry adres. Wystarczy tylko odpowiednia sumka. Pomóż mi się rozwinąć. Chętnie podzielę się wiedzą z jednym z nas. No właśnie, on ma tą kradzież kieszonkową i tutaj można się jeszcze ślusarza nauczyć, ewentualnie ufności i adwokata.
Co my tu mamy? Skrzynia chudzielca, już ją splądrowałam. Skrzynia z nagrodą. Skrzynia jasmy. Wszystko puste. Jeszcze ze samą jasmą muszę pogadać. Widziałeś się z Wulfem? Tak. Dobrze. W takim razie odpowiem na twoje pytania. Nie interesuje cię, czy powiedziałem mu, gdzie jest wasza prawdziwa kryjówka? Na pewno tego nie zrobiłeś. W przeciwnym razie już byś zniknął. Ostrzegałam, nie lekceważ nas. Dlaczego nazywają was szponami? Szpon to symbol naszej frakcji. To dla ciebie. Pokaż go każdemu, kto o to poprosi. Dzięki temu udowodnisz, że warto ci zaufać. Szpon? Co za obrzydlistwo. Nie mogliście wymyślić czegoś mniej krwawego? Urżnięty kawał zwierzaka? Nie ma potrzeby tak się przejmować. Ty go i tak nie dostaniesz. A niby czemu nie? Bo nie sprawdziliśmy cię osobiście. A póki się to nie stanie, będziemy cię tu znosić tylko dlatego, że Jax najwyraźniej ci ufa. I tak nie chciałam należeć do waszego gównianego klubu. Ilu członków liczą szpony? Sama nie wiem. Tworzymy zdecentralizowaną frakcję. Niezależne komórki działają na całym Magalanie. Gromadzimy więc sporo informacji rozproszonych niestety wśród różnych osób. Nie istnieje jednostka, która by je komasowała, ani żaden tajny rejestr szponów. Nasz znak otrzymuje każdy, kto na to zasłuży. W ten sposób, w przypadku wykrycia danej drużyny, reszta funkcjonuje dalej. Co mam robić dla szponów? Berserkowie nie przyjmą cię w swoje szeregi, więc twoja użyteczność wydaje się znikoma. Pomijając oczywiście to, co już dla nas uczyniłeś. Jeśli sobie życzysz, pomóż nam jednak w innych kwestiach. Z pewnością zauważyłeś te wszystkie skrzynie. Dwie z nich są wyjątkowe. Szpony działają anonimowo, dlatego nawet zniszczenie pojedynczego oddziału nie zagraża funkcjonowaniu całości. Skrzynie z zadaniami zawierają wszystkie otwarte zlecenia. Poszukaj w nich czegoś dla siebie. A teraz posłuchaj mnie uważnie. To bardzo istotne. Nigdy nie przynoś tu żadnych skradzionych przedmiotów. Zapewne cię obserwują, a jeśli ktoś tu za tobą trafi, to już po nas. W całym forcie istnieją skrytki. Niepozorne kosze na śmieci. Łup umieszczaj właśnie tam. Ktoś z naszych przetransportuje go potem do kryjówki. Po wszystkim zjaw się tutaj, by odebrać zapłatę z odpowiedniej skrzyni. W porządku, ruszaj. Od teraz należysz do szponów. Kradzież dla Jasmy, nowe zadanie. Podobno ktoś ukradł Iwanowi jego dostawę prowiantu. Pewnie mówisz o przyprawach i konserwach, które przechowywała Chloe. Dokładnie tak. Czasami musimy pozbawić kogoś na powierzchni pożywienia. Tu na dole nie możemy nic uprawiać, więc takie akcje nie należą do rzadkości. Na pewno to rozumiesz. Wiem. Byłem tylko ciekaw. Liczę więc, że zaspokoiłam twoją ciekawość. Powinieneś otrzymać swój przydział. Dlaczego trzymacie z banitami? Przecież do nich nie należycie. Szpony realizują własne cele. Pomagamy banitom, ponieważ mamy podobne cele. Spójrzmy przykładowo na berserków. Najpierw przy użyciu swoich wszech serc zamienili Eden w zielone piekło, a potem zabrali się za Tawar. Fort przypominał niegdyś pustynną fortecę. Teraz szykują zaś kolejne wszechserca bliżej Karakis. W czym przeszkadzają wam wszechserca? Zasadniczo w niczym, ale im więcej wszechserc, tym więcej berserków. A nie przepadamy za ich ideologią, bo zakłada ich dominację. Oto, co nam nie pasuje. Co chcą osiągnąć szpony? Wszystkie wojny o Magalana przyniosą same straty. Lecz gdy walki dobiegną końca, wtedy szpony wyjdą z ukrycia. Na początku zależało nam, by w pierwszej kolejności spaść po wszystkim na cztery łapy.
Niestety z czasem nasze dążenia uległy drobnym zmianom. Co to znaczy? Co teraz zamierzacie? Chcemy zająć jak najwięcej kluczowych pozycji. Ostatecznie chodzi o to, by powstała społeczność jednocząca wszystkie frakcje, stawiająca na współpracę i pokój. Niestety przywódcy miast nie grzeszą inteligencją i nie popadają ze sobą w konflikty, dlatego szpony ich w tym wyręczają. Nikt wami nie dowodzi? Raczej nami. Bądź co bądź, stałeś się jednym z nas. I nie, nie mamy głównego lidera. Jedni wtajemniczeni są lepiej niż inni, ale nikt nie orientuje się we wszystkim. Tym konkretnym oddziałem zarządzam ja, mniej więcej. W posunięcia naszej sieci głęboko angażują się też Hektor i Zander. Nawet szczur do nas należał, póki nie zdradził. Szczur był jednym z was? Tak, ale dawno temu. Jego wiarołomstwo uprzytomniło nam, jakie to ważne, by szpony nie utrzymywały ze sobą kontaktu. Swoim podstępem niemal nas zniszczył. Mimo to urośliśmy w siłę. W jaki sposób ktoś taki jak szczur stanął na czele berserków? Szczur wcale nie zawiaduje berserkami. Goliet manipuluje nim jak marionetką. Wykorzystywał swoje dojścia, by donosić berserkom na banitów. Otworzył im bramy i ułatwił podbój fortu. Ponoć Goliet powierzyło mu władzę nad fortem w ramach podziękowania. Ale to kłamstwo. Wszyscy ci tak powiedzą. A ty co o tym sądzisz? Moim zdaniem szczur pełni rolę pionka. Berserkowie mianowali go szefem, aby banici łatwiej znieśli zmiany. Ktoś w Goliet wolał zatroszczyć się o to, by nie czuli się jak podczas okupacji. Dlatego umieścili na szczycie kogoś ze starych mieszkańców. Mimo to berserkowie ze stolicy cały czas bacznie szczura obserwują. Co stało się ze szponami, kiedy szczur awansował na naczelnika? Hektor zareagował błyskawicznie. Szczur i tak by nas wreszcie zdemaskował. Ulotniliśmy się, zanim zdążył ujawnić naszą kryjówkę, ale nie wszystkim udało się zbiec. Nadeszła pora, by zwinąć żagle. Po ponad roku sprawa przycichła wystarczająco, byśmy mogli niepostrzeżenie urządzić się w nowym miejscu. Szczur niektórych z nas, w tym mnie, znał osobiście, to też nie kręcę się w okolicach fortu. Siedzę tutaj i koordynuję wszystkie zadania naszej komórki. No i dobra, wychodzi na to, że z Jasmą to wszystko. Z tobą też już nic nie pogadam. Dobra, bo tutaj była skrzynia z zadaniem chyba. Dokładnie. Nawóz dla Wszechserca. Zlecenie zebrane ze skrzyni zadaniowej szponów. Cenne przedmioty Tornhildy. Okej, tutaj to jest. No to co? Myślę, że ruszamy. Fajnie by było to robić chyba w nocy, ale no spróbujemy to zrobić teraz. Jak coś, to tam też są przecież łóżka na dole, także może bez paniki. No tylko nie mówcie mi, że będziemy kraść te narzędzie, które żeśmy zrobili dla niej. To byłoby co najmniej dziwaczne. Dobra, wygląda na to, że to się znajduje gdzieś w jej chacie chyba. No na to wychodzi. Czyli gdzieś tam za nią musimy się przekraść. Hej, od razu widzę, jak ktoś węszy. Aha, bo ja się zaczęłam skradać przez przypadek. Wow, dzięki tobie przejrzałam na oczy. Dziękuję. Ile błocka. Dobra, spróbujemy się tutaj wkraść. Tylko może gdzieś tak, wiecie, od boku, nie? Możesz się już nie skradać, widziałem cię. Kto mnie niby widział? Możesz się już nie skradać, widziałem cię. To nie fajnie. Spróbujemy. Szukamy jakichś cennych przedmiotów. Pewnie będą w skrzyni. Dobra, spróbujemy wyłamać zamek. Udało się. No oczywiście, że się nie udało. Dobra, to będzie tak.
No. I teraz do końca? Kurwa, nie. Tak coś czułam, że to tak fajnie nie wyjdzie. No ale dobrze. Już mniej więcej wiadomo jak. No i dobra, i zobaczymy. Pałasz. Modyfikator bezwzględności, nóż, widelec, łyżka, eleksit i nawóz. Gotowe. No i dobrze. Okej, okay, i teraz pokazuje mi, widzę, że skrytki. No i fajnie. Pozwólcie, że eliksirów nie będę zbierać na razie żadnych, bo tutaj jest na przykład jeden w tym budynku, ale nie chcę teraz tego zaczynać. Już i tak parę udało mi się zebrać, na przykład w jednym formatorze zebrałam. Już. A teraz pora zgarnąć wypłatę ze skrzyni z nagrodą. No i świetnie. Trochę jest biegania. Przydałoby się jakieś, wiecie, szybsze wyjście tam. Czy wyjście, wejście. No, ale nie można mieć wszystkiego, nie? Trudno się mówi. Dobra, tędy się chyba dostanę. Jak najbardziej. Pierwsze zadanie za nami. I skrzynia z nagrodą jest tutaj. Nie, nie tutaj. Moment, bo tutaj gdzieś była skrzynia z nagrodą. Tutaj jest. 150 kryształków dla nas. Dalej. Okej, teraz mamy dwa zadania. Gotowe. Cenne przedmioty z Łomusia i cenne przedmioty Tilasa. To może zacznijmy od Tilasa, jak już tutaj jesteśmy. Tylko, że Tilas musi chyba iść spać. Bo, nie wiem czy pamiętacie, ale Tilas siedzi ogólnie w swojej pracowni i obawiam się, że on teraz nie śpi. Nie wiem jak będzie w nocy, ale teraz to na pewno nie ma opcji. Co znowu? Nie byłoby raczej opcji okraść go w ciągu dnia. O matko, nie, Jax, proszę cię. Nie, Jezus, nie rób tak. Klikło mi się nie to, co trzeba. Ktoś okradł Torhildę, ale numer co? Chyba żartujesz. To prawda. Wygląda na to, że zabrano nawóz z many dla wszechserc. Nie cierpię tego typu ludzi. Okej, okay, mówią oczywiście o nas, ale skąd my to możemy wiedzieć, nie? Dobra, przejdziemy sobie tędy. Tutaj jest cisza, spokój. Kai tutaj oczywiście nie ma, no bo Kaja jest u nas w bastionie. Pytanie, czy gościu śpi? Akurat. Po co komuś nawóz? Może ktoś chce stworzyć własne gospodarstwo wszechserca? Może tak, ale to nie moje zmartwienie. Pogadamy później. Dobra, mogę się nasłuchać, ale tam... Wiecie, jak to jest? Tu będzie się trudno przekraść, bo tutaj strażnicy chodzą non-stop. Spróbujemy teraz. Okej, okay, Tilas sobie śpi. Jakąś książkę mogę podnieść. Czerwone i niebieskie kwiaty. 50 expo za to dostałam. Wiecie, tutaj jak już jestem, to sobie skorzystam z okazji. Zapiski Torhildy. Ciekawe. Nie mogę tego zebrać? No bez jaj. Tu jest tu pięknie. Eliksir wojownika możemy sobie zabrać. Zrobię zapis, bo nie wiem jak tutaj będzie z tym wszystkim. Ruszymy troszeczkę szybciej. Tych eliksirów kurwa nie można zbierać. Ty, a co jak to jest na górze? Kolejna książka botaniczna.
Dobra, to zostawię, bo to mi się mało przyda. Po co? Dlaczego się skradasz? Bo mogę. Ach, bo tu jest skrzyneczka. Ale to nie interesuje mnie raczej. To gdzie ten głąb ma swoje rzeczy? Tu jest tak jakby kolejny pokój. Ale wiecie co, to wątpię. Wydaje mi się, że to będzie coś tutaj. Kuźwa, ale tutaj nic nie ma, nie? Jak brzmi to zadanie? Ukraść coś z sejfu. Aha, czyli tutaj jest gdzieś safe. Dobra. To mi trochę ułatwia życie, ale najgorsze jest to, że ja nie widziałam żadnego sejfu. Na górze był kufer. Aha, tu jest safe, dobra. To zrobimy tak i hakujemy. Dobrze. Są cyfry równe. Spróbujmy zrobić same ósemki. Same trójki. Okej, był inny dźwięk. Czwórki może same. Piątki. Nie udało się. Hakuję. Może szóstki. Siódemki. Dziewiątki. Pewnie zera są. No jasne. Gotowe. Specjalizacja zamki, eliksiry i poradnik destylacji. Gotowe. Wychodzimy. Dobra, możemy od razu iść do jakiejś skrytki. W sumie to niech będzie ta tutaj najbliżej i potem od razu weźmiemy rzeczy dla złomusia. Też ukradniemy. W sumie fajnie, bo odbierzemy akurat sobie dwie nagrody, nie? W porządku. Skończone. A, ja już mam figurkę. Dobra. W porządku. Skończone. No spoko w sumie. Tą figurkę właśnie znalazłam już w jakimś tam odcinku. Jak żeśmy poszli chyba do złomusia. Nie wiem, po co ja tam poszłam. Ale pamiętam, że właśnie wzięłam sobie wtedy od niego to paliwko. I oprócz tego paliwa, no to wychodzi, że wzięłam tą figurkę, która też będzie przydatna. To w sumie spoko. Ciekawi mnie, jak dużo jest tych zadań ogólnie. Ciekawe. Dobra, skrzynia z nagrodą. I dalej. Kolejne zadania. Potencjalni członkowie. Cenne przedmioty Fenrisa, no to już będzie trudniejsze, powiem wam. Czyli co, wychodzi na to, że będziemy okradać najważniejsze osobistości tutaj. Po prostu i na tym polegają nasze zadania. W sumie nie wiem, po co ja chcę się zawsze zapisywać po teleporcie, skoro mam automatyczny zapis po teleporcie. Od razu. No dobrze, w sumie fajnie idzie. Chciałabym dzisiaj zrobić wszystkie zadania dla szponów, ale też nie wiem, ile nam z tym zejdzie, więc może nie będę... Aha, bo ty nie śpisz, okej. Rozumiem.
Jezu, co za debil. Dobra, tu jest łóżko. Tu coś jest. Stara księga rachunkowa. Nie, historyczna. Jest sejf Fenrisa. Hakujemy. To może zróbmy tak. 5. 6. Nie mogę. 6. 7. Okej, czyli mamy jeszcze bardziej ułatwione życie. To zróbmy 2. 1. 5. 4. 3. 2. 4. Po co? Dlaczego się skradasz? Ktoś mnie zauważył, ale zobaczymy, jak pójdzie. Kuźwa, no. To może tak 4. 3. Inaczej 4. Jeszcze inaczej. 5, 4. Nie. 5, 3, 4, 0. Nie udało się. Dupa. Dziwny jest ten save. A może to powinno być coś w stylu 1, 0, 4, 2, 2, 1. Myślisz, że cię nie widzę? Tak, tak myślę. 6, 3. Myślisz, że cię nie widzę? Tak, tak myślę, gościu. Myślisz, że cię nie widzę? Aha, bo się cyfry też mogą powtarzać. Masz coś do ukrycia, że tak się skradasz? Ciekawe, kto mnie widzi. Kuźwa, może tutaj jest gdzieś kot? Po co? Dlaczego się skradasz? Bo mogę. Może tutaj gdzieś jest kodzik? O. Jakieś pisemko zebrałam, ale to mi raczej nic nie da. To był ogólnie mały napój eleksowy, także ja akurat od razu go zabiorę. Z tego sobie akurat skorzystam, że mogę to wziąć. Dobra, próbujemy rozpisywać kodzik, bo... widzę, że mamy problem. To może spróbujemy z grubej rury. Ej, przestań się skradać! 4, 5, 3. No nie, no dupa. Aha, teraz nagle mogę wpisywać inne cyfry. 8 i 9 weszło. 8. 6, 9. 7. 8, 6, 9. 6. Super. Gotowe. Maczuga wojenna, modyfikator wielu talentów, rudy żelaza. Paczka papierosów, pieniądze, eleksit i rejestry karne. Gotowe. No i cudownie. W ogóle gościu to ma skrytkę koło swojego domu, nie? To cudownie. To wszystko. Czas porozmawiać z Jazmą. Naprawdę? To co, to już nie będzie więcej zadań?
Trochę bieda. Chociaż z jednej strony nie, no dobra, zarobiliśmy trochę. Trochę expa gdzieś tam wpadło po drodze. W sumie po co mi więcej? Nie ma takiej potrzeby z jednej strony. Czy ja dobrze biegnę? Gdzie ta kopułka jest? Tam dalej chyba. O, zgubiłam się w tym mieście. Tam mamy kopułę. A tamtędy mogłam iść. O Jezus. Dobra, nieważne. Przejdę sobie po prostu tędy w takim razie. Zaczyna się robić strasznie. W końcu to do ciebie dotarło? Skoro coś takiego uchodzi złodziejom na sucho, to co jeszcze? Puszczą im płazem? Do tej pory. Okej, tam się ludzie, widzę, plują. A ja się znowu zgubiłam, gdzie tutaj się wchodzi. Po drugiej stronie. No oczywiście. O Jezu, muszę się nauczyć żyć. Oby tylko ktoś zrobił coś z tymi przestępstwami. Pewnie niedługo ich złapią. Strażnicy są w pełnej gotowości. Dobra, bo ja najpierw sobie odbiorę nagrodę. 500 kryształków dostałam za okradzenie Fenrisa i zobaczymy. Udało ci się zgarnąć rejestry karne Fenrisa? Odniosłeś sukces tam, gdzie wielu poległo. Tak utalentowanemu złodziejowi chciałabym zaproponować zadanie specjalne. Wtajemniczę cię w coś, czego dotychczas nie rozważaliśmy na poważnie. Kogo trzeba obrobić? Istny z ciebie szpon. Pewnie szczura. Chodzi o szczura. Wymaga to bardziej fachowych umiejętności niż się wydaje. Szczur nie chowa kluczy czy kodów byle gdzie, jak byle kto. O jego potędze stanowią zastraszeni ludzie. W jego wieży znajdują się sejf i skrzynia. Każde z nich skrywa po księdze zawierającej, nazwane tak przez szczura, pakty krwi. W księgach tych zapisuje, kto wisi mu przysługę. Trzyma w nich także brudy. Brudy? Przecież nie brudne gacie. Gromadzi dotyczące innych cenne informacje i haki, by później ich szantażować. Jak zdobędziemy te księgi, zdołamy błyskawicznie się rozwinąć. Jeśli dostarczysz mi te pakty krwi, zostaniesz hojnie nagrodzony. Zakazałaś mi przynosić łupy bezpośrednio do kryjówki. W przypadku paktów krwi uczynię wyjątek. Gdy tylko szczur zda sobie sprawę z kradzieży, wywróci do góry nogami cały fort. A wtedy nasze skrytki przestaną być bezpieczne. Nie wolno nam ryzykować, że ktoś wygrzebie pakty krwi w śmieciach. To co? Postarasz się je wykraść? Twardy orzech do zgryzienia. Od czego zacząć? Czy możesz coś zasugerować? Gdybym się orientowała, sama bym się tym zajęła. Skrzynia mieszcząca jedną księgę stoi zaraz obok jego tronu. O ile się nie mylę, do jej otwarcia potrzeba klucza. Jeśli czujesz się na siłach, spróbuj dostać się do niej inaczej. W przeciwnym razie bez klucza nic nie zdziałasz. Niestety szczur nosi go zawsze przy sobie. Jeśli więc rozwiązanie siłowe zakończy się porażką, pozostanie ci tylko zwędzić klucz właścicielowi. Nie zapominajmy o wieży. Rzadko bywa niestrzeżona, dlatego radzę ci wykazać się cierpliwością i wypatrywać momentu, gdy nikogo w niej nie będzie. Nocą pilnuje jej dwóch strażników. Palą jak smoki. Wstrzymaj się, dopóki nie urządzą sobie przerwy na fajkę. Czyli każesz mi ukraść klucz szczurowi, albo wyważyć zamek do skrzyni, najlepiej nocą, gdy strażnicy robią sobie przerwę na papierosa. Wszystko jasne. To dopiero połowa paktów. Nie obejdziemy się bez drugiej księgi. Jedna niewiele nam pomoże. Następnie wślizgniesz się do podziemi, czyli skarbca szczura. Zainstalowano tam sejf, do którego musisz się włamać.
Szczur nie jest w ciemię bity i nigdzie nie notuje żadnych kombinacji ani kodów. Nie piśnie też ani słowa, choćbyś go przypalał. Zrozumiałeś? Zakosić szczurowi klucz, albo sforsować zamek do skrzyni w sali tronowej i rozprawić się z sejfem w piwnicy. Wszystko to niepostrzeżenie, o ile zaraz czegoś nie dodasz. Teraz się domyślasz, dlaczego nikt dotąd temu nie sprostał? Jakby co nie ty pierwszy poniesiesz klęskę. Przystąp do dzieła dopiero wtedy, gdy poczujesz się całkowicie gotowy. Nie warto za to ginąć. Ale kto wie, a nuż ci się uda. Do tej pory ani razu nie zawiodłeś. A, zobaczymy. Powodzenia. Cenne przedmioty szczura. Powiem tak, na pewno będę potrzebowała do tego kradzieży kieszonkowej na wyższym poziomie. I tego akurat jestem pewna. Ja myślę, że mogę się nauczyć kradzieży na full, tylko teraz kwestia punktów. Jestem w stanie zdobyć jeszcze jeden eliksir, tak na teraz, bo wiem, gdzie się znajduje. Chociaż ogólnie są dwa tutaj schowane w forcie. Jeden to jest tutaj przy wejściu, ja sobie go właśnie zaznaczyłam, a drugi niby pokazuje mi, że jest u alchemika, ale ja nie wiem, czy nie chodziło mi o to, że on ma do sprzedania. Dobra, spróbujmy zrobić tak. Kradzieży mnie nauczy gościu na dole, ale potrzebujemy dwóch eliksirów, które by mi dały stałe punkty. Jeden z nich jest tutaj. Widzę, że na razie nikt mnie nie bije. Tutaj jest, jak widzicie, duży napój aleksowy. Amunicja do działu też przy okazji. Dobra, czyli ten mogę sobie tutaj odznaczyć. Tak, usuwamy znacznik. U Tilasa znalazłam mały eliksir. I teraz pytanie, czy on miał tylko mały eliksir i ja po prostu sobie źle zaznaczyłam? Czy zaznaczyłam sobie tylko jeden, mimo że miał dwa? Może być tak, że drugi ma na sprzedaż. Nikt tego nie wyklucza. Dobra, bo tutaj był ten jego ogrodnik. Tu jakieś rudy żelaza, jakieś takie rzeczy. Ja chyba sobie źle zaznaczyłam. Chyba, że Tilas to po prostu sprzedaje. Kto tutaj? Kuźwa, wbiłam się nie do tego domu. Moment, gdzie ty, Tilas, masz te swoje... Ten swój dom. Kuźwa, czy ja mam jakiś problem ze sobą? Do Fenrisa aż zaszłam. Okej, okay, jestem na dachu. Tu jest pani alchemik. I czy ty masz? Witam. Tak, ty masz i to sporo tego masz. To od razu kupujemy od ciebie to. I teraz tak, możemy sobie to wszystko wypić. Mamy 3 punkty umiejętności, od razu pójdziemy może do szponów na dół. Tylko żebym ja teraz znowu się nie zgubiła, gdzie to jest. Tu jest kopuła. Moment. Zaznaczymy sobie gościa. I po prostu sobie tam pobiegnę. Czyli to jednak nie Tilas to miał. Tilas miał mały eliksir u siebie. Ten na punkty doświadczenia. A ta babka miała na atrybuty. I na... Jezu, jak to się nazywa? Ja znowu jakoś źle poszłam, przecież nie tędy się wchodzi.
Kurde, zawsze wejdę od nie tej strony co trzeba. Chcę mieć kradzież kieszonkową w takim wypadku, bo może się okazać nam przydatna bardzo. Cześć, gościu. Pokaż mi i naucz mnie tego. Nie nauczę się na trzeci poziom. O kuźwa, to niedobrze. To najwyżej będziemy musieli poczekać z tym zadaniem. Dobra. Czyli okradamy od tyłu. Dobra. Wiecie co, spróbujmy się dostać do szczura. Taki tylko eksperyment zrobię. Dobra, w sumie mam zapis przecież, ale dobra, niech będzie drugi na wszelki wypadek. Nie, nie teraz. Widzę, że nie mogę ze szczurem w ogóle rozmawiać. I tu jest jego kufer. Jak myślicie, ja będę w stanie go okraść? Klucz. Nie. Szczur się skapuje. Chyba, że zrobiłam to po prostu za długo. Szczur jest za trudnym przeciwnikiem, żeby go okraść. Zresztą miałam zaznaczoną kradzież na czerwono. Ale... ma ewentualnie do wyłamania trudne. I po co się tak zakradasz? Wtory mnie widzą. Ale w praktyce... W praktyce może okradnę go. Ajajaj. Dobra. Trochę trudniejszy faktycznie zamek do sforsowania. Gdzie to było? W tym miejscu. No jak nie? Jeszcze raz. I teraz tu. Dobra, jestem. Na w miarę optymalnym poziomie. I do końca. Topór. Specjalizacja. Kurwa, no nie udało się. Ła, no kuźwa. Okej, dobra. To co? Ten kluczyk, nie? Się przydało. Dobra, na razie tego w takim razie nie próbuję. Ewentualnie spróbujemy się jeszcze wkraść tu. I po co się tak zakradasz? Bo kuźwa mogę. Widzieli mnie. Kuźwa, to nie jest wcale takie proste, nie? Dobra, na razie w takim razie szczura nie będę okradać. Będziemy sobie próbowali podbijać tą zręczność i chyba spryt, bo chyba tego mi jest potrzeba, no nie? Sprawdźmy. Spryt i zręczność. To od razu sobie rzucę w spryt. Jeden punkcik. No i co, moi drodzy? Dzięki wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja tylko zerknę na moment, bo mi się kojarzy, że ja mogę wykonać eliksiry na spryt. Nie, kuźwa, nie mogę, serce trolla. Mogę wykonać na jedną rzecz, tylko nie mam po pierwsze tego przepisu, a po drugie
Chyba nie wiem, czy to nie są te behemota, czy one mi tego nie dają. No dobrze, to na razie zostawimy to tak, jak jest. No i co? Dzięki wam bardzo. Do kolejnego odcinka. Cześć.